Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który chciałam nagrać już od dłuższego czasu, ale jakoś ciężko mi było się zebrać, w końcu go nagrywam i jest to filmik o moich wszystkich tatuażach. Przez te 3 lata na moim ciele nazbierało się całkiem sporo ich, także w końcu jest jakaś sensowna ilość, do której można nagrać taki filmik, a ja dostaję od Was bardzo dużo różnych pytań o to, żebym wysłała zdjęcie, czy mam gdzieś na profilu wstawiony, kiedy go zrobiłam, jaka była cena, więc stwierdziłam, że robię taki odcinek, w którym będzie wszystko, żebyście mogli tutaj zobaczyć, żebym mogła Was odsyłać do tego filmiku, jaki był koszt, chociaż nie wszystkich tatuaży ceny pamiętam, ale postaram się tak mniej więcej powiedzieć, ale teraz muszę wypuścić Lunę, bo strasznie się tego domaga. Pod koniec tego filmiku będę też odpowiadać na Wasze pytania, które macie dotyczące właśnie moich tatuaży, ale teraz bez zbędnego przedłużania, jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić łapkę w górę oraz żeby subskrybować kanał, a ja już nie przedłużam i lecimy z tym filmikiem. Okej, moi drodzy, a więc zaczynamy od pierwszej dziary, którą kiedykolwiek zrobiłam i była to dziara, którą zrobiłam w czerwcu przed moimi 16 urodzinami, jak kończyłam gimnazjum i jest to tatuaż skrzydła, który znajduje się tutaj na przedramieniu. To takie skrzydełka, które bardzo mi się spodobały, ja od zawsze lubiłam taki właśnie motyw, jakiś skrzydeł i tak dalej, więc stwierdziłam, że jak kiedyś będę miała tatuaż, to na pewno jakieś skrzydła. No i okazało się, że właśnie jest to mój pierwszy tatuaż. Jest on wykonany naprawdę bardzo ładnie, nic mi się tutaj nie rozlało. Był on poprawiany jeden raz, jak robiłam też swój drugi tatuaż, to poprawiłam przy okazji tego. Bardzo go lubię i uważam, że bardzo do mnie pasuje, naprawdę. Jest to jeden z definitywnie moich ulubionych tatuaży, jeśli chodzi o ból w tym miejscu, to nie wiem, czy to przez to też, że byłam w takiej euforii, przez to, że to był mój pierwszy tatuaż, trochę się stresowałam, czy powinnam go robić w tak młodym wieku, czy w ogóle go powinnam robić jeszcze w takim widocznym miejscu, także może też to przez taką euforię i stres, ale nie bolał mnie prawie w ogóle, może gdzieś tam pod koniec, czas trwania to było około 30 minut same dziaranie razem z przygotowaniem, no to około godzinę. I cena jego to, nie pamiętam ile to dokładnie było, ale wydaje mi się, że około 200-300 zł. Także myślę, że to jest taka spoko cena i robiłam ją w Ultra Tattoo we Wrocławiu. Jeśli chodzi o znaczenie tego tatuażu, to ja jakoś nie stawiam bardzo na to, żeby one miały jakieś znaczenie. Jak jakiś wzór mi się podoba, to po prostu go robię. Tutaj wzór mi się oczywiście bardzo podobał, ale oprócz tego jest to też taki motyw samorozwoju, nie będę Wam jakoś dłużej tłumaczyć. Jeśli chodzi o ten tatuaż, to jest cały filmik na moim kanale odnośnie właśnie jego, także zapraszam bardzo serdecznie, wchodźcie tutaj bądź tutaj i Was przeniesie od razu do tego filmiku. Drugi tatuaż, który zrobiłam, ma już dużo większe znaczenie niż ten poprzedni, z racji, że jest to tatuaż, który zrobiłam z moją mamą i on był robiony jakoś tego samego roku, jak już skończyłam 16 lat, jakoś w listopadzie. Coś takiego. Jest to tatuaż, który znajduje się tutaj, również na przedramieniu, tylko tym razem lewej ręki. No i co? Jest to taki tatuaż, który nawiązuje do miłości, do podróżowania, ale jak i właśnie też do mojej mamy, z racji, że zrobiłam go wspólnie razem z nią. Podjęliśmy taką decyzję, moja mama ma ten tatuaż gdzieś tutaj na dłoni, ja mam właśnie tutaj. No i mamy tutaj oczywiście samolocik, mamy tutaj takie serduszko. Może się wydawać, że jest to bardzo oklepany wzór z Pinteresta, ale ja ten tatuaż naprawdę bardzo lubię i mega mi się podoba, no uwielbiam go. Także jest to właśnie taki samolot z serduszkiem, czyli miłość do podróżowania. No i oprócz tego wspólna pasja, którą zaraziła mnie mama już od dziecka, czyli podróżowanie. Wydaje mi się, że też on kosztował około 200 zł. Często też jest tak, że nieważne jakiej jakości bądź też rozmiaru jest ten tatuaż, z racji, że poniżej jakiejś kwoty tatuatorzy nie schodzą, po prostu im się nie opłaca. Także wydaje mi się, że jest to wręcz niemożliwe, przynajmniej według mnie, żeby znaleźć gdzieś tatuaż, który zostałby zrobiony za 50 zł, bo może to być przy okazji robienia po prostu jakiegoś innego tatuażu, z racji, że często po prostu nie opłaca się tatuatorom
wystawiać tego całego stanowiska, owijać tego wszystkiego, bo to wiadomo też kosztuje i to są koszta, których po prostu tatuatorzy nie lubią bezsensownie wydawać, także ja się jeszcze nie spotkałam, żeby za jakiś taki malutki tatuaż zrobiony za 50 zł tatuator normalnie policzył, raczej przy okazji robienia jakiegoś na przykład dużego tatuażu, żeby dorobić po prostu coś jeszcze. To się zdecydowanie bardziej opłaca. Ból? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że mnie w ogóle nie bolał. To był dzień, w którym też poprawiałam ten tatuaż i wtedy poprawianie tego tatuażu było dużo bardziej bolesne niż robienie tego, także ten naprawdę ból minimalny był. Jeszcze to trwało, no nie wiem, może też jakieś pół godziny. I on również został zrobiony w Ultra Tattoo we Wrocławiu. Jeśli chodzi o trzeci tatuaż, to zaczął się lockdown, wszystkie studia się pozamykały. Nasz kolega, który właśnie robił nam do tej pory wszystkie tatuaże, zarówno te dwa mi, jak i mojej mamy wszystkie tatuaże, mojego brata wszystkie tatuaże, mojego taty tatuaże, także naprawdę wszystkim u mnie z rodziny robił właśnie on te dziarki. Potrzebował jakoś dorobić, bo wiadomo, jakoś jak wszystko się pozamykało, czy kosmetyczki, czy jakieś właśnie studia tatuaży, czy fryzjerzy, oni wszyscy musieli sobie jakoś radzić, więc zaprosiliśmy go do nas, do domu i zrobił właśnie tatuaż mi i mojej mamie i to był tatuaż, który miałam robiony właśnie u mnie na dole, w stole, w jadalni i jest to tatuaż, który mam tutaj na kostce i jest to taka palma, jeśli chodzi o ten tatuaż, to no, bolał do on dość mocno z racji, że jest to tatuaż, który pierwszy miałam jako cieniowany. A jeśli chodzi o sam tatuaż, to wzór oczywiście palma jest bardzo popularnym wzorem. Mi się palmy kojarzą najbardziej z Miami, z wakacjami, także tego wzoru też nie mogło zabraknąć u mnie gdzieś na ciele. Lubię ten tatuaż, też mi się dobrze kojarzy, ale bolał niesamowicie. I on z tego co pamiętam kosztował około 300 albo 4. Coś takiego, nie pamiętam już tych wszystkich cen, ale coś koło tego. No i on był właśnie robiony u Borgula, wtedy jeszcze z Ultra Tattoo, ale teraz Borgula możecie znaleźć w Betty Tattoo, także zapraszam Was tam, ponieważ tatuaże są naprawdę, jak widać, śliczne. Kolejny tatuaż, który zrobiłam... to był... Teraz mam zagwozdkę, czy ten? Chyba ten. Tak, wydaje mi się, że kolejny tatuaż, który zrobiłam, to jest tatuaż, który mam tutaj z tyłu ręki i jest to tatuaż taki księżyc, gwiazdki i słońce i to był wzór, który nie ma totalnie żadnego dla mnie znaczenia, a naprawdę mega mi się podobał i wydaje mi się, że to jest mój drugi od najbardziej ulubionych tatuaży, także on zajmuje definitywnie drugie miejsce. O pierwszym się jeszcze dowiecie, bo zaraz będzie, ale uwielbiam naprawdę ten tatuaż i może to dlatego też, że widzę go bardzo rzadko, no bo jednak jest on z tyłu mojej ręki, ale bardzo mi się podoba, jakoś mam wrażenie, że też mega do mnie pasuje i no jest śliczny i on został robiony już w Betty Tattoo, właśnie również u Borgula. Jego cena to chyba 400 zł czy coś takiego. Ból, no trochę bolało, muszę być szczera z tym, że ja nie mogłam się w ogóle skupić na tym tatuażu, jeszcze leżałam, wiadomo, na brzuchu, na klatce piersiowej, tę rękę miałam tak wygiętą, więc tutaj pilnowałam, żeby ona mi też nie podskakiwała albo coś w tym stylu, musiałam się bardzo skupić na tym, no ale warto było, bo to jest jeden naprawdę z moich ulubionych tatuaży i go kocham. I kolejny tatuaż, który zrobiłam, to tatuaż, który zrobiłam później w grudniu, on jest na jednym z vlogmasów, jest to tak grane i to jest pierwszy napis, jaki mam. Napisów planuję więcej, ale póki co jest to jedyny. Jeśli chodzi o napisy, to wydaje mi się, że jest to troszkę odważniejsze, bo jak rysunki, każdy może interpretować na swój sposób, to jednak jak masz napisane you got this, tak jak ja, to jednak ma to już swoje przybrane znaczenie, także z napisami pamiętajcie, zawsze trzeba uważać. Ja już mam pomysł na kolejny napis i w sumie nawet na dwa napisy, także już się nie mogę doczekać, jak je zrobię, ale to dopiero po wakacjach wydaje mi się, bo teraz po maturach mam obszerny plan na wakacje, a wiadomo, tatuaże nie można opalać, nie można ich moczyć przez pewien okres, także nie można też pić alkoholu przed i po, także trochę to się nie łączy z wakacjami i moimi planami, więc poczekam sobie jeszcze trochę po wakacjach, jak będę szła na studia, wtedy będę cała wiedziora, no już się nie mogę doczekać. Motywacyjny cytat, kosztował on 200 zł, jego robiłam w Kos Tattoo. Jeśli chodzi o ból, to prawie w ogóle nie bolał. Wydaje mi się, że ten tatuaż jest tutaj potrzebna lekka poprawka do niego.
Oprócz tego, przez to, że ten napis jest taki cienki, troszkę mi się rozlał, ale i tak wygląda bardzo ładnie i no, można wiadomo odczytać, co tu jest napisane, ale troszkę się rozlał i wymaga, wydaje mi się, w niektórych miejscach poprawki, także to też bym chciała kiedyś zrobić, mam nadzieję. No ale ogólnie bardzo ładny, taki motywacyjny, żebym się nie poddawała. Wiadomo, to jest ważne. Ostatnie dwa tatuaże, które zrobiłam, to tatuaże, które zrobiłam w zeszłym roku. Tak. Jeden to zdecydowanie największy mój tatuaż, jaki mam, czyli kwiatki, ale to jest też zdecydowanie mój ulubiony tatuaż. Wygląda naprawdę ślicznie i to jest już kawałek takiego rękawu, chociaż ja nie wiem, czy będę chciała mieć rękaw, ale no to wygląda już po części jak kawałek rękawu. Bardzo go lubię, jest naprawdę śliczny, jeśli chodzi o to, jak jest naprawdę zrobiony przepięknie. Był on robiony w kostatu u Ani Koksi, także serdecznie zapraszam, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli robić kwiatki, to koniecznie tam, bo naprawdę szczegóły są piękne i wiele osób naprawdę na ulicy czy gdzieś w jakichś publicznych miejscach zaczepia mnie i mówi, że naprawdę ten tatuaż jest przepięknie zrobiony i dbałość o szczegóły tutaj jest niesamowita, to naprawdę można zobaczyć, ale robiłam go 3 godziny. Dla jakichś takich zaawansowanych dziarkowiczów, którzy mają bardzo ich dużo, to może się to wydawać w 3 godziny, to 1/8 mojej sesji, ale dla mnie to było naprawdę mega dużo i cierpiałam bardzo podczas robienia tego tatuażu. Byłam głodna, zmęczona, już mi przeszkadzał ten dźwięk tych maszynek wszędzie dookoła mnie. Jeszcze Karina przyszła do studia, okazało się, że przez COVID nie może tam do mnie przyjść, więc nie mogłyśmy sobie gadać. Już byłam zła, po prostu już chciałam wracać do domu i no, ale nacierpiałam się i było warto, bo ten tatuaż jest przepiękny i bardzo go lubię, ale kosztował on też swoje. Muszę zobaczyć w zasadzie nawet ile. On był robiony w ogóle w tym samym czasie, co kolejny mój tatuaż, czyli dwa takie serduszka, które mam tutaj przy nadgarstku. I to są, uwaga, serduszka, które narysowali moi rodzice. To górne jest narysowane przez mojego tatę, a to na dole jest narysowane przez moją mamę. Także no, to jest taka pamiątka o tym, jak bardzo ich kocham, jak bardzo za to, że jestem im wdzięczna i że no wiadomo, to są moi rodzice, zawsze przy mnie będą. Najpierw płaciłam zadatek i to było 200 zł i wydaje mi się, że pod to podliczyli mi koszt tych serduszek, bo później już nic za serduszka nie płaciłam, a jeśli chodzi o te kwiatki, to był to koszt 900 zł. Także razem za obydwa te tatuaże zapłaciłam no 1100 zł, także to jest bardzo dużo. Okej, jeśli chodzi o to moje tatuaże, to są to wszystkie. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Wydaje mi się, że nie, wszystko chyba już. Ale tych tatuaży wkrótce będzie więcej, także czekajcie na to. Jeżeli będę robić właśnie już masowo te tatuaże później, to oczywiście nagram wam taki update, ale wtedy już nie będę wspominać o pozostałych tych tatuażach, tylko po prostu już o kolejnych. A teraz przejdźmy jeszcze do kilku szybkich pytań, które zadaliście mi na Instagramie. W którym miejscu tatuaż bolał najbardziej? No to zdecydowanie ten tatuaż bolał najbardziej, ale wydaje mi się, że nie przez miejsce, tylko dlatego, że był on taki duży i to był pierwszy taki mój duży tatuaż, a jeśli chodzi o miejsce, to drugi w kolejności to zdecydowanie była kostka. Okej, była mała przerwa techniczna, bo rozładował mi się aparat, ale już wracamy, także tak jak mówiłam, jeśli chodzi o miejsce, to drugi w kolejności zdecydowanie kostka. W skali od 1 do 10 jaki ból? Ciężko to tak określić z racji, że to jest bardzo specyficzny ból, to jest taki uzależniający ból, że po czasie, mimo to, że cię cholernie bolało, to później i tak jakby mimo to nie przeszkadza ci to aż tak, także to jest taki specyficzny ból i moim zdaniem, jeżeli ktoś będzie chciał kiedyś się dowiedzieć albo zrobić tatuaż, to sam po prostu zobaczy, jaki jest ten ból, bo ciężko go opisać, ale no jest dziwny. Lepiej robić kilka rzeczy naraz, czy każdy osobno? Jeżeli są to małe tatuaże, to zdecydowanie bardziej się opłaca kilka rzeczy naraz, bo mam wrażenie, że to nawet też dla tatuatora się bardziej opłaca, także zdecydowanie jakbym miała teraz robić jakieś małe tatuaże, to zrobiłabym nawet 3 albo 4 naraz, żeby po prostu było taniej, lepiej, sprawniej, ale jeżeli jest to pierwszy twój tatuaż, to bez względu na rozmiar moim zdaniem powinnaś zrobić najpierw jeden, tak wiecie, na spokojnie, co nie, żeby nie rozkręcać się od razu. Czy żałujesz jakiegoś tatuażu?
Jeśli chodzi o żałowanie, to nie. Wydaje mi się, że mimo wszystko każdy z tych tatuaży, które mam, zrobiłabym ponownie, ale zrobiłabym je trochę inaczej. Mam na myśli tutaj m.in. tą palmę, która jest moim zdaniem troszkę za bardzo wycieniowana. Może da się to jakoś poprawić, pogadam kiedyś z jakimś tatuatorem, ale jest ona troszkę za bardzo wycieniowana. Właśnie tak jak mówię, ja chciałam, żeby ona była taka bardziej rysunkowa, a wyszła taka bardziej realistyczna. Nie przeszkadza mi to, oprócz tego właśnie tak jak mówię, ona idzie jakby sprzed kostki, a nie zza kostki, ale to też jest coś innego i coś ciekawego. Ogólnie ten tatuaż mi się podoba, to jest też miejsce, gdzie skóra bardzo jest u mnie sucha i ja też zapominam często, żeby kremować to miejsce, więc ten tatuaż też nie wygląda jakoś bardzo ładnie przez to właśnie, że ta skóra tutaj nie jest jakiejś takiej świetnej jakości. No ale tatuaż i tak mi się podoba. Czy go żałuję? Kurde, ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że nie, że zrobiłabym na pewno drugi raz, ale tak jak mówię, po prostu w inny sposób. Jak dbasz o tatuaż po zrobieniu? Zależy od studia, ponieważ niektóre studio nakłada second skin, czyli taka naprawdę bardzo przylegająca warstwa takiej właśnie taśmy, którą możecie trzymać nawet przez kilka dni, do momentu praktycznie tak już... tak delikatnie wygojenia się tatuażu, z racji, że wiadomo, jeżeli robimy tatuaż, jest to otwarta rana, o którą trzeba bardzo dbać, żeby nie doszło do jakichś różnych zakażeń, chorób i tak dalej, więc ten second skin jest naprawdę świetną opcją i teraz bez względu na to, czy będę szła do jakiegoś tatuatora i jeżeli jakiś tatuator nie będzie korzystał z tego second skina, to ja na pewno sobie kupię i sama sobie go nałożę, bo to jest naprawdę ogromna wygoda i polecam to każdemu, żeby zainwestować w to przed zrobieniem tatuażu, a jeżeli jakby nie macie tego second skina założonego, tylko macie taką zwykłą folię, to najczęściej na drugi dzień po przebudzeniu ściągacie sobie tą folię, albo po powrocie też do domu, ściągacie sobie tą folię, myjecie oczywiście, zawsze tatuaż myjemy podczas tego procesu wygojenia płynem do higieny intymnej, no i smarujemy sobie dziary jakąś maścią. Ja najczęściej używam Bepantenu, ponieważ najlepiej mi się sprawdza. No i co? Przez 2 tygodnie nie chodzimy na jakieś baseny, sauny i tak dalej. Nie powinno się też pić przed i po tatuażu. Tak samo nie powinno się ćwiczyć do tygodnia chyba. Nie wiem, jeżeli chodzi o to, to wszystkie informacje powinien Wam podać tatuator, ale to jest taki mój sposób, wszystko co ja zapamiętałam. Thank you. Dostałam kombuchę. Kombuchę? O Jezu, uwielbiam. Kombucha z zmiksowanymi truskawkami. Perfekt. Czy masz w planach dalsze tatuaże? Tak, zdecydowanie, tak jak już mówiłam, po wakacjach albo jak już będzie taka końcówka wakacji, jak już wrócę z moich tych najważniejszych podróży, to na pewno planuję zrobić dużo tatuaży, także... Nie myślisz o tym, że za kilka lat nie będą Ci się już podobać i co wtedy? Wtedy zawsze są operacje laserowe usuwania tatuażu, ale ja nie planuję. Jeżeli kiedyś mi się przestanie jakiś tatuaż podobać, to wątpię, żebym go usunęła. Jeżeli jedyną opcją, którą tutaj widzę, to usunięcie tatuażu, jeśli ten tatuaż by wyglądał już po prostu brzydko. Nie mówię tutaj o tym, że ciało już będzie stare i te tatuaże będą brzydko wyglądać, bo o to mi totalnie nie chodzi. Ponieważ stare ciało, czyli taka już wiadomo, skóra stara po przeżyciach i tak nie wygląda jakoś pięknie, więc tatuaże będą tylko dozdabiać to i pokazywać tylko to, że miałam w swoim życiu odwagę, żeby coś takiego zrobić i spełniać marzenia. Raczej mówię tutaj o takim wyglądzie, że jakiś tatuaż by się naprawdę brzydko rozlał, jeżeli już nie wyglądałby tak, jak miał wyglądać. Póki co żaden tatuaż nie zalicza się do tego, także nie zamierzam usuwać żadnych tatuaży i też nie myślę o tym, co będzie kiedyś. Nie znalazłam już jakichś takich ciekawych pytań, które by się nie powtórzyły, także wydaje mi się, że najwyższy czas zakończyć ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się podobało. Wydaje mi się, że i tak wyszło dość sporo materiału, także co? Dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, cześć! A jak jeszcze Was zastanawia, dlaczego wróciłam do swojego naturalnego koloru włosów, z racji, że mam znowu swoje ciemne włosy, no, kobieta zmienną jest, także tak wyszło.